Szanowni Państwo, moim kolejnym gościem jest wicestarosta sieradzki pani Kazimiera Gotkowicz. Dzień dobry, pani starosta. Dzień dobry panu, witam państwa. Pani starosto, przed chwilą rozmawiałem z prezydentem Sieradza o obostrzeniach i zmianach, które nastąpiły po tym, co wydarzyło się w sieradzkim szpitalu. Wiemy skądinąd, że badania trwają, że stacja sanitarna epidemiologiczna prowadzi szereg przedsięwzięć mających na celu izolację i wyizolowanie tych osób, które ewentualnie mogą być nosicielami koronawirusa. Korzystając z okazji, myślę, że warto tu życzyć szybkiego powrotu do zdrowia tym, którzy są w tej chwili zarażeni. Ja zapytam o to, co się działo u Państwa w starostwie. Wiem, że spotkaliście się jako sztab kryzysowy i wiem również, że podjęliście szereg istotnych decyzji w tych kwestiach związanych z koronawirusem. Tak, rzeczywiście było spotkanie sztabu kryzysowego. Decyzje podjęliśmy takie, jakie są możliwe do zrealizowania. Więc każdy we własnym zakresie próbuje. Przede wszystkim apelujemy do mieszkańców, żeby zachowywali środki ostrożności, żeby często myli ręce, żeby dezynfekowali, żeby nosili maseczki, żeby zachowywali dystans minimum 2 metrów. Bo rzeczywiście ten okres, kiedy obostrzenia zostały złagodzone, spowodował, że wszyscy uznaliśmy, że epidemii nie ma. No tak nie jest, co widzimy w Sieradzu, jesteśmy tego przykładem. Więc była prośba do służb mundurowych. Pan prezydent powiedział, że zobowiąże, poprosi Straż Miejską, żeby przeprowadzała kontrolę w sklepach. Czy rzeczywiście klienci mają maseczki, czy zachowują dystans. To żeby nie narażać i osób współkupujących i obsługi. I również o taką prośbę mieliśmy do policji. Jeżeli chodzi o urzędy, to jest u nas zarządzenie, myślę, że w Urzędzie Miasta też. Urząd Miasta ma łatwiejszą sytuację, bo w jednym budynku jest jeden urząd. Cała instytucja. Tak, więc mogą zamknąć. Natomiast w naszym budynku mieści się wiele instytucji. W związku z tym niekoniecznie możemy to uczynić, ale jest zarządzenie starosty zobowiązujące wszystkich pracowników starostwa do tego, żeby dbali właśnie o higienę, o dezynfekcję na korytarzach, tylko w maseczkach, przed wydziałami, na piętrach są wszędzie środki dezynfekujące. One się pojawiają już, nawet te urządzenia do dezynfekcji, takie, które można łokciem obsłużyć, niekoniecznie dłonią, więc coraz bezpieczniejsze. Również dyspozycje dostali portierzy, żeby zwracać uwagę osobom, które wchodzą, żeby miały na terenie budynku maseczkę. Jest ogłoszenie i przed wydziałami, i w budynku, na wejściu, że prosimy o to, by petenci i pracownicy również wchodzili w maseczkę. Pracownicy zostali zobowiązani do tego, żeby się porozumiewać telefonicznie, mailowo, jak najmniej wychodzić ze swoich biur, żeby nie powodować zagrożenia. Panie starosto, te informacje są z pewnością ważne dla mieszkańców powiatu sieradzkiego, ale ja chciałbym zapytać o dostępność do testu, bo przecież te testy to nie jest tajemnica, w związku z tym, co się dzieje w szpitalu, są prowadzone w dosyć szerokim zakresie, jest już wykonanych z naszych informacji, jakie posiadamy, kilkaset i one trwają dalej. Ta izolacja jako taka w szpitalu również trwa, ale proszę mi powiedzieć, jakie Państwo podjęliście inne działania, żeby te osoby, które się czują realnie zagrożone, mają złe samopoczucie, mogły być bezpieczne, wiedząc, że mogą się zwrócić na określone telefony alarmowe czy do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Ta ostatnia instytucja, ze względu na bardzo dużą ilość telefonów i dużą ilość pracy, wygląda tak, jak wygląda, że no niestety zdarza się, że nie można się tam dodzwonić, poinformować i szukać wsparcia. Czy w tym kierunku poszliście i próbujecie wesprzeć również działanie stacji sanitarno-epidemiologicznej? Otóż powiem, jakie działania podjęliśmy. Zwróciliśmy się do wojewody i tutaj chcę bardzo serdecznie podziękować panu wojewodzie, bo mamy bardzo duże wsparcie. Mamy uruchomione od dzisiaj, będą uruchomione 2 numery telefoniczne.
w starostwie, gdzie mieszkańcy Sieradza będą mogli zapisywać się na testy. Te testy ruszą od poniedziałku. Oczywiście nasi pracownicy, którzy będą obsługiwać te telefony, poinformują, w jaki sposób my zbierzemy informacje. Ta informacja będzie musiała być przekazana do sanepidu, tam będą wyznaczone godziny, w których można dzwonić, więc będzie cała procedura tak, żeby nie powodować bałaganu, a żeby skutecznie i w miarę szybko jakoś tak zmierzyć się z tematem. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga Ja rzecz. chciałem tylko dopytać, czy to będą testy na zasadzie mobilnej. Osoba, która się Mobilnie. zgłosi na dany numer telefonu, przejdzie tą procedurę. Ktoś po prostu dojedzie do tego miejsca te Nie, testy wykonać, nie, nie, tak? nie, nie Nie? dojedzie do miejsca. Jeżeli to są, bo tutaj mowa o mieszkańcach, którzy czują Tak. się zagrożeni, więc Tak. będzie punkt pobrań przed szpitalem, gdzie mieszkańcy Aha. będą się zgłaszać. I będą Rozumiem. mogli, tak jak w innych miastach, gdzie no, pandemia się szerzy, takie możliwości są, u nas również od poniedziałku one będą. I będą mieszkańcy mogli wykonywać badania. Nawet ci, którzy nie mają żadnych objawów, ale czują zagrożenie, mogą przypuszczać, że jakiś kontakt mieli taki, który no, jest dla nich niebezpieczny, czy mają wrażenie, że jest niebezpieczny. Rozumiemy. Proszę mi powiedzieć, czy my znamy już te numery telefonów, czy... Będą na stronie Starostwa Powiatowego. Jesteśmy na etapie wyłączenia jednego z telefonów stacjonarnych i zakupienia numeru telefonu komórkowego, tak żeby były one obsługiwane również w sobotę i w niedzielę, co jest istotne. Czyli oprócz tego do stacji sanitarno-epidemiologicznej są numery kontaktowe stacjonarne, jest telefon alarmowy komórkowy, będzie u Państwa również telefon alarmowy i jest ogólna linia Narodowego Funduszu Zdrowia, na którą też można dzwonić, aby uruchomić określone procedury. Jeżeli oczywiście czujemy się zagrożeni i objawy wskazują na to, że coś złego się może dziać, Więc tak? myślę, że mieszkańcom będzie łatwiej się do nas dodzwonić, bo sanepid rzeczywiście jest tutaj w wyjątkowej sytuacji, wyjątkowo trudnej, kadrowej, tej pracy wiele i nawet żal tych pracowników, żal zajmować im czas, kiedy my możemy wesprzeć i pomóc i mieszkańców poinformować konkretnie w jaki sposób, w jakich godzinach, kiedy, jaka jest cała procedura. Także to wszystko się będzie działo. Taką informację, mam nadzieję, że w miarę czytelną, umieścimy również na naszej stronie, na stronie starostwa, więc postaramy się jak najszerzej rozpropagować. Ostatnie pytanie na zakończenie. To jest bardzo trudny okres dla maturzystów. Proszę powiedzieć, czy to, co się aktualnie dzieje w powiecie sieradzkim, miejmy nadzieję, że ta izolacja spowoduje to, że to zjawisko się nie będzie nasilało. Wpływa to w jakikolwiek sposób na przebieg matur? Nie, matury się odbywają normalnie, zgodnie z harmonogramem. Szkoły były przygotowane i przede wszystkim logistycznie, bo tutaj uruchomiono kilka wejść, była mierzona temperatura na wejściu, obowiązek maseczek, własnych przyborów do pisania, no to wszystkie te To rzeczy, znaczy to z które... dnia wczorajszego z Tak. rozmów z nauczycielami, z dyrekcjami szkół i z uczniami przede wszystkim po maturze widzieliśmy, że to rzeczywiście przebiega sprawnie, organizacyjnie jest wszystko ok. Liczyłem się tylko z tym, że to mogło wprowadzić ewentualnie jakieś dodatkowe zmiany i obostrzenia związane z tym, co się w tej chwili w Sieradzu dzieje. Ale jeżeli jest tak, jak jest i uczniowie mogą się skupić na tym, co dla nich najważniejsze, to bardzo dobrze. Ja dziękuję w związku z tym pani starosto za rozmowę i mam nadzieję, że jeżeli pojawią się nowe informacje, które są istotne dla mieszkańców miasta i powiatu sieradzkiego, to będziemy mieli okazję również wspierać i na bieżąco te informacje przekazywać. Na koniec życzę dużo zdrowia, bo to Dziękuję. najważniejsze w Dziękuję. dzisiejszych czasach i spokojnego dnia. Dziękuję panie redaktorze. Ja również wszystkim mieszkańcom powiatu życzę dużo zdrowia i jesteśmy do państwa dyspozycji. Na bieżąco będziemy podawać informacje, jeżeli państwo będziecie sobie życzyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam.